Hej moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym odpowiem Wam na pytanie z Christmas. Tak, serdecznie zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Tych pytań do Christmas tak jest bardzo, bardzo dużo i one się różnią w zależności od tego, kto robi ten tag, czy kto układa te pytania. Ja znalazłam jakieś pytania w internecie i po prostu postanowiłam na nie odpowiedzieć. I co jeszcze? Boli mnie gardło. I z ciekawostek dodam, że czapkę Mikołaja, którą mam teraz na głowie, dała nam moja firma Ryanair i Ryanair chce, żebyśmy nosili te czapki podczas pracy, podczas lotu. No, ja się jeszcze nie odważyłam, ale kto wie, może na święta, więc taka ciekawostka. Jeśli będziecie lecieć Ryanairem i zobaczycie stewardów i stewardessy w czapkach Mikołaja, to tak, to są właśnie, to jest pomysł Ryanaira. Okej, dobra, zaczynamy. Więc tak, pierwsze pytanie. Jak przystrojoną i jaką będziesz mieć w tym roku choinkę? No i to zależy. Odniosę się może najpierw do przeszłości, jak to było, gdy ja byłam w domu rodzinnym. To u nas zawsze było tak, że choinka była bardzo, bardzo duża i była żywa. Zawsze musiała być żywa. Ja nie pamiętam w ogóle ani jednych świąt, kiedy mieliśmy sztuczną choinkę. Zawsze ta choinka była właśnie taka żywa, duża i co było po prostu bardzo fajne, bo w tym domu tak pachniało takim lasem, pachniało takim, wiecie, takim drzewkiem. I oczywiście był też problem, ponieważ jak to przeżyłem w żywej choince, igły spadały zawsze na podłogę i trzeba było często sprzątać, ale jednak no było to warte zachodu. A teraz już od 2 lat, kiedy mieszkam tu z moim chłopakiem w Hiszpanii, mamy choinkę sztuczną niestety. I w ogóle nie wiem, czy tu gdzieś sprzedają żywe choinki. Być może, bo tu nie ma aż tak dużo takich właśnie choinkowych lasów. Więc tak, mamy sztuczną i co? No i właśnie, a jaka jest przystrojona? Nie wiem, w tym roku mamy różowo-srebrną choinkę i chyba tak jak w każdym. Ja raczej nie przywiązuję takich, wiecie, uwagi, w jakich kolorach ma być moja choinka. Po prostu ma być przystrojona, ma być wesoła, ma być ładna i tak, i tyle. A jeszcze z ciekawostek dodam, że u mnie w domu zawsze na choince wieszało się też takie śmieszne rzeczy w stylu jakieś pierniki, jabłka, cukierki. Oczywiście cukierki zawsze zostały zjadane już po tygodniu od zawieszenia. No ale zawsze tak było, a tutaj raczej tak się nie praktykuje tego zwyczaju w Hiszpanii, a przynajmniej w moim domu tutaj nie. I tylko są właśnie łańcuchy, lampki i bombki. Okej, drugie pytanie. Co chciałabyś zobaczyć w tym roku pod swoją choinką? Ja nigdy nie miałam tak naprawdę parcia na prezenty i u nas w domu, wiadomo, fajnie dostawać fajne prezenty, ale ja zostałam wychowana w takim przekonaniu, że o wiele lepsze jest właśnie po prostu bycie z rodziną i taka atmosfera i po prostu tu nie o prezenty tu chodzi i wiadomo, no fajnie jest je dostawać, ale to nie jest najważniejsze. Więc ja nigdy nie miałam jakichś takich expectation, takich, wiecie, wymagań co do prezentów i nigdy nie byłam jakaś rozczarowana. Ale gdybym może miała powiedzieć, co by mi w tym roku sprawiło jakąś największą radość, co bym chciała naprawdę dostać, to byłoby to coś do nagrywania, właśnie jakaś nowa kamera, jakieś nowe światła, nie wiem, lightboxy, czy jakiś mikrofon, to znaczy mam jeden mikrofon, ale nie wiem go używać, więc może jakiś taki łatwiejszy do użytkowania. I właśnie coś właśnie, albo jakąś kartę pamięci, coś takiego właśnie, przy czym, co by mi dało jakiś rozwój, w czym mogłabym się rozwinąć,
I właśnie byłoby to coś w takim zakresie nagrywania, robienia zdjęć, może jakąś książkę o tym. Albo, nie wiem, albo coś o językach, bym dostała jakąś książkę językową, jakiś, nie wiem, jakby, o, super by było, gdyby ktoś mi podarował jakiś na przykład kurs językowy, wykupił mi właśnie zajęcia na kursie językowym hiszpańskiego, czy nawet angielskiego, żeby się dokształcać wciąż. No, więc właśnie teraz bardziej stawiam na takie prezenty, znaczy stawiam. Chciałabym otrzymywać takie prezenty, które coś mi dali, coś we mnie wniosą i które będę mogła w jakiś sposób wykorzystać. Więc tak, to by było to. Trzecie pytanie. Jakie są twoje ulubione świąteczne filmy? Dobra, będę po prostu powtórzę się milion razy, powtórzę innych. Będzie to chyba Kevin Sam w domu, ponieważ jak wiadomo, co roku on leci w telewizji i zawsze się go ogląda. I to jest zawsze po prostu taki mega świąteczny film, który ja zawsze pamiętam z dzieciństwa oglądaliśmy. I to był Kevin Sam w domu czy w Nowym Jorku. Po prostu to było must to watch. A co jeszcze? A mój taki, ale to nie jest mój może taki ulubiony film. Też w takim w jakimś sensie świąteczny film, chociaż to nie jest świąteczny film, ale ja pamiętam, że zawsze ten film oglądałam na święta, był Harry Potter i całą serię Harry'ego Pottera właśnie, gdy miałam dużo czasu na świętach, lubiłam to oglądać w takim, wiecie, mrocznym, tajemniczym klimacie. Tak, to było to. I co jeszcze? A mój taki ulubiony film świąteczny to jest All You Need Is Love? Nie, to nie jest. Nie wiem, już nie pamiętam tytułu. Wydaje mi się, że właśnie to tytuł jest All You Need Is Love, ale tak jakoś coś mi tu nie gra. Polska wersja tego filmu to są Listy do M, których ja nigdy nie obejrzałam, ale może właśnie w tym roku obejrzę na święta sobie polską wersję. Oglądałam właśnie angielską, wydaje mi się, że to było coś takiego. All You Need Is Love. I tak, więc to jest mój ulubiony świąteczny film. Jest jeszcze drugi taki film, ale którego tytułu w ogóle nie mogę sobie przypomnieć, chyba go nawet nie znam, a ostatnio go obejrzałam i po prostu uznałam, że to jest po prostu moja pierwsza pozycja ulubionych filmów, nawet przed właśnie tymi All You Need Is Love. To był film, może ktoś z was mi teraz poda tytuł, byłabym wdzięczna, ktoś go już oglądał. To jest film, który opowiada o kobiecie, która jest chora, która nagle, wiecie, prowadzi takie zwykłe życie w jakiejś tam pracy i w ogóle pracuje, oszczędza cały czas, ma jakieś marzenia, ale ich nie spełnia. I nagle dowiaduje się, że jest chora na raka i zostają jej jakieś tam tydzień życia czy dwa tygodnie życia. I ona nagle się orientuje, o co tu chodzi i w ogóle, wiecie, rzuca swoją pracę, wyjeżdża gdzieś tam, wyjeżdża nawet chyba do Czech, bo ona jest z Ameryki, wyjeżdża do Czech, do jakiegoś tam hotelu, tam pozna jakiegoś kucharza, który jest jej mistrzem, bo ona uwielbia gotować i nagle tam zaczyna spełniać swoje marzenia i w ogóle, w ogóle końcówka jest jeszcze bardziej takim zwrotem akcji i naprawdę bardzo ciepły film, naprawdę fajny, z którym w jakimś stopniu się utożsamiam, nie wiem dlaczego, no ale tak, to jest właśnie ten film. Jeśli ktoś z was zna tytuł, byłabym wdzięczna za podpowiedź. Okej, dobra, rozgadałam się. Następne pytanie. Czwarte pytanie to jaki sposób spędzasz Wigilię? Chyba tak. Czy spędzasz ją w domu, czy może wyjazdowo? Więc ja zazwyczaj Wigilię w moim dzieciństwie i w mojej młodości, zanim wyprowadziłam się z domu, to spędzam ją właśnie w gronie rodzinnym, gdy jeszcze mieszkałam w moim starym mieście Chełm. To spędzaliśmy ją zawsze z dziadkami, z taką całą rodziną, a wiecie, dziadek, babcia, moi wujkowie, ciocie, moi rodzice, ja, mój brat. I spędzaliśmy to właśnie w takim bardzo dużym gronie rodzinnym.
Czasami też bywały właśnie takie wigilie, tylko nas czworo, czyli ja, moi rodzice i mój brat. I właśnie tak coraz bardziej było, gdy przeprowadziliśmy się później do Trójmiasta i tam już spędzaliśmy właśnie w takim bardzo wąskim gronie, właśnie nasza czwórka. I naprawdę, naprawdę było fajnie. Ja pamiętam, że te wigilie zawsze były takie na luzie, takie wiecie, no co, no nie zginaliśmy się jakoś. I była naprawdę taka świąteczna atmosfera i ja się cieszyłam, że po prostu jesteśmy razem, że możemy sobie pogadać razem, pożartować, powspominać i było naprawdę fajnie i zaraz będę płakać. Ojejku. Okej. Więc tak, było naprawdę fajnie. I co jeszcze? A w tym, czyli od 2 lat, gdy się wyprowadziłam, czy nawet już od 3 lat, nie wiem, chyba to będzie już 3. Wigilia poza domem, tak mi się wydaje. A nie, 2, bo w 1. roku wróciłam do domu na Wigilię. No ale odkąd pracuję w lotnictwie, Wigilię spędzam poza domem. Ubiegłoroczna Wigilia była w ogóle śmieszna, bo była w takim hiszpańsko-angielskim stylu, bardziej chyba angielskim niż hiszpańskim. I na Wigilię 24 raczej nie było tu nic, nie robiliśmy żadnego obiadu. 25, tak gdzie Anglicy obchodzą, tak mi się wydaje, obchodzą Wigilię, znaczy Wigilię, święta obchodzą, był świąteczny obiad i to był nasz taki generalny posiłek, czyli tak jak my obchodzimy posiłek taki generalny wieczorem 24, tak oni obchodzą śniadanie 25 i wiecie, były takie śmieszne potrawy, jakiś indyk i tego typu rzeczy, słodkie ziemniaki, czyli nic, co przypominało takie polskie świąteczne potrawy. I tak, a w tym roku będzie to jeszcze inaczej, ponieważ ja pracuję aż do końca świąt, czyli nie mam możliwości złapania żadnego lotu na święta do domu, więc zostaję tutaj i 24 ja mam dyżur i tak kończymy troszkę wcześniej, więc 24 ja organizuję taką polską wigilię w moim domu, taką niby polską, bo mój chłopak też będzie coś gotował, pewnie jakieś angielskie dania. I właśnie robimy 24 wieczorem sobie taką wigilię, zapraszamy jakichś znajomych, może jakąś rodzinę. I właśnie, i to będzie tak. I na pewno ja postaram się pojechać do polskiego sklepu w Barcelonie i kupić jakieś tam potrawy czy jakieś produkty, z czego będę mogła coś tam ugotować świątecznego. A później 25, 26 i 7 jedziemy na narty do Andory. I czyli jak w Hiszpanii nie ma śniegu, to w tym roku będę miała trochę śniegu na święta, więc ogólnie super, cieszę się na to bardzo. I ja uwielbiam narty, więc na pewno będzie fajnie, więc święta w górach, na nartach w tym roku będą. Piąte pytanie, jaki jest Twój ulubiony zapach świąteczny? Nie mam świątecznych zapachów, jeśli chodzi o perfumy, ale jeśli chodzi o takie zapachy, wiecie, takie naturalne, to na pewno będzie to zapach mandarynek czy pomarańczy. Po prostu uwielbiam zapach pomarańczy i kojarzy mi się, czy mandarynek, kojarzy mi się ze świętami. Zapach cynamonu, zapach pierniczków, imbiru, no po prostu wiecie, takie nie będę oryginalna, typowe świąteczne zapachy są po prostu moimi ulubionymi na święta. 6. pytanie. Ulubiona świąteczna potrawa? Będą to chyba pierogi. Ja uwielbiam pierogi z kapustą. Pierogi z kapustą. Mam nadzieję, że w tym roku gdzieś uda mi się je zakupić, właśnie może w świątecznym sklepie, bo ubolewam, że w Hiszpanii nie ma w ogóle pierogów do kupienia, nawet mrożonych, nawet takich, wiecie, z lodówki. Nic nie ma. Nie ma w ogóle tu pierogów, nie istnieją. Więc ja pierogi może jem raz na 2 lata, co bardzo jest taką, czego nie lubię, bo ja pierogi uwielbiam i mogłabym jeść bardzo często, właśnie z kapustą, czy z serem, czy z, nawet z mięsem, ze szpinakiem, mniam, po prostu mniam. Tak, drugą moją potrawą ulubioną będzie, jak to się nazywa?
nazywa? Ryba po grecku. Ryba po grecku. O Boże. Mam nadzieję, że w tym roku może poproszę mojego tatę o przepis na rybę po grecku, którą on po prostu robi mistrzostwo świata. I mam nadzieję, że uda mi się zrobić właśnie taką ze startą marchewką, z takim właśnie sosem i ryba. O, po prostu to jest genialne, chociaż ja kucharką nie jestem najlepszą, więc no zobaczymy, może spróbuję. I tak, i co jeszcze? Uwielbiam barszcz. Barszcz z uszkami czy z krokietami. Ojejku, aż się robię głodna. Okej, no dobra. To są moje ulubione świąteczne potrawy. I śledzie. Ja was może zaskoczę, ale ja uwielbiam śledzie. Po prostu jestem wielką fanką śledzi. W oleju, w śmietanie, w majonezie, w cokolwiek, albo w sosie takim, w sosie meksykańskim. O wow, ale tu też chyba śledzi, musiałabym pojechać do Ikei, żeby śledzie kupić do Barcelony. Dobra, siódme pytanie. Odliczasz dni do świąt? Nie, nie odliczam. No, kiedyś może odliczałam bardziej, ale teraz... No troszkę czekam na te święta, bo wiadomo, fajnie, ale to już nie jest to samo. Może gdybym właśnie w tym roku na przykład miała pojechać do Polski na święta, to bym po prostu tak, bo na pewno bym się cieszyła i na pewno bym odliczała bardziej, a gdy zostawiam tutaj w Hiszpanii, no to no wiadomo, te święta też są fajne i fajnie się spotkać, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, co właśnie taki z moimi rodzicami, z moją rodziną, więc tak nie odliczam, chociaż jest kalendarz adwentowy i tak, mamy to, ale no nie. I co na przykład w tym roku nie odliczam jakoś bardzo. Chyba, że do nart, no to narty to okej, okay, może do nart odliczam, bo narty bardzo lubię. Czy na święta lubisz zostać cały dzień w piżamie, czy stroisz się specjalnie na tę okazję? Na kolację ubieram się zawsze odświętnie, tak jak w domu rodzinnym ubierało się u nas zawsze tak w miarę odświętnych. To też nie było jakieś, wiecie, stricte garnitury, po prostu wiecie, garsonki, jak to może u niektórych jest. Po prostu coś ładnego, wiadomo, nie przychodzimy na obiad w piżamie. Coś takiego, wiecie, w miarę, jakąś tam koszulę czy coś takiego, ale też, żeby nam było, zawsze moja mama mówiła, po prostu ubierzcie się ładnie, a żeby wam było wygodnie, bo chyba nie ma nic gorszego niż siedzieć, wiecie, w takim ściśniętym jakiejś spódnicy czy sukience na sztywno, wiecie, na sztywniakę, bo to nie o to chodzi, to nie jest jakaś gala rozdań Oscarów, to jest nasz wieczór, gdzie my się powinniśmy czuć dobrze i tyle, więc odświętnie, ale bez przesady też. A później po świętach to wiadomo, już w piżamie. Ja uwielbiam właśnie takie święta, kiedy mam dni wolne, kiedy mogę nic nie robić i po prostu siedzę, leżę w piżamie całe dnie, zjadam po prostu wszystko, co zostało ze świąt i oglądam cały dzień jakieś filmy, seriale i tak, YouTube. Więc uwielbiam takie dni. Niestety z moją pracą teraz już nie jest tak łatwo, tak jak było w szkole na przykład, że dostawaliśmy tyle dni wolnych. Teraz na przykład w tym roku mam wolne tylko 25, 26, 27 i później pracuję. I później pracuję cały czas, czyli mam 3 dni wolnego na święta. Później nawet Sylwestra nie mam wolnego, pierwszy nie mam wolny, dopiero drugi i trzeci dostaję wolny. Więc tak, i pracuję na rano w Sylwestra. Ale jakoś to przetrwam, takie uroki pracy w lotnictwie. Więc tak, dziewiąte pytanie, jak spędzasz tegoroczne święta? Więc jak już powiedziałam, święta spędzam w tym roku w Hiszpanii, 24, być może będę musiała pracować, ale wieczorem robimy jakiś taki obiad. Więc to tyle, moi kochani, z mojego Christmas tag. Mam wrażenie, że pominęłam może niektóre pytania albo gdzieś mi się zgubiły, ale mam nadzieję, że troszkę się dowiedzieliście o moich świątecznych zwyczajach i o moich świętach. I tak, dziękuję wam bardzo, bardzo za oglądanie. I zapraszam na kolejne filmiki i życzę wam świątecznych, radosnych i wesołych świąt. I buziaczki dla was. Do zobaczenia, pa, pa!